naturalnym chcecie. Sinusoidą kłamstwa nas przeplatać. Nasz świat, o którym tak niewiele wiecie, wyłuskać trzeba mądrze z prawdy sens. Postawić chcecie cały świat na głowie. Nachalne piękno tak ohydne jest. Z waszą ideologią trwajcie sobie. Ta wasza wartość w cenie waszej jest. Śmieć. Ja nie sam jak paw, a już wszyscy się budzą ze snu, że niby dobrze tak tu. Ja u bram mam stać między światem. Gospodarzami ziem tych nienapływowych.
na Pomorzu, gdzieś w Trójmieście, jest muzeum historyczne. Z II wojny te historie są dla Niemców magnetyczne. Był Pilecki, był też Kolbe, lecz Donalda to bolało i patriotów szybko schował, tego Niemcom brakowało. Deutschland, Deutschland, über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Deutschland, Deutschland, über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Schnella! Jak żyjemy, tak walczymy, nigdy tu nie było lekko. Kiedyś Prusy i Krzyżacy, teraz niszczą nas rodacy. I to wszystkich ciągle boli, że historię mamy piękną. Więc rotmistrza wywali, żeby duch w narodzie pęknął. Deutschland, Deutschland, über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Deutschland, Deutschland, über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Ela! To jest Polska, godło ciągle jest to samo. Chwalić Polski już nie wolno, jak mam żyć w tym kraju, mamo? A jak mówisz o historii, bohaterów przypominasz, szybko w mediach ci powiedzą, panie, teraz to przeginasz. Deutschland, Deutschland, über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Deutschland, Deutschland, über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Ela! Niby jeszcze to jest Polska, godło ciągle jest to samo. Chwalić Polski już nie wolno, jak mam żyć w tym kraju, mamo? A jak mówisz o historii, bohaterów przypominasz, szybko w mediach ci powiedzą, panie, teraz to przeginasz. Deutschland, 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 über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Deutschland, Deutschland, über alles, tak jak pisał nam Morales. My wystawę mamy w sercu, Paschal von, ty ruski Niemcu. Ela! Podobało się? Postaw kawkę nutoperzom. Aha, i żebym nie zapomniał. Subujta i łapkujta. Szubudubu. Przylatuje do nas kanclerz, bo chcieliśmy reparacji. Niemcy prawie 100 lat temu dokonały dewastacji. Ale Olaf się wykręca, mówi, że on też ofiara. Donald na to przytakuje, das ist fertig i gitara. Repa, repa, reparacje, Niemcy zawsze mają rację. Deutsche Marki i Eurasy, Polak głupi i bez kasy. Repa, repa, reparacje, Niemcy zawsze mają rację. Deutsche Marki i Eurasy, nie dla polskiej ziemnej masy. Gadali, że nam pomnik gdzieś postawią, a biedakom, co przeżyli, całym sercem błogosławią. Donald w szoku do tej pory, że pan Niemiec taki hojny. W końcu każdy Polak wie, że żaden Niemiec nie chciał wojny. Repa, repa, reparacje, Niemcy zawsze mają rację. Deutsche Marki i Eurasy, Polak głupi i bez kasy. Repa, repa, reparacje, Niemcy zawsze mają rację. Deutsche Marki i Eurasy, nie dla polskiej ziemnej masy. Opa!
przybytku głowa boli. Lepiej kasę dawać Niemcom, to nas wszystkich zadowoli. Bo my przecież im ufamy, jak historia pokazała. Rurę z Ruskiem pociągnęli, teraz Polska będzie cała. Repa, repa, reparacje, Niemcy zawsze mają rację. Deutsche Marki i Eurasy, Polak głupi i bez kasy. Repa, polskiej ciemnej masy. W 40 latach nam Warszawę rozwalili. Kto by się tam tym przejmował? Ważne, że są dla nas mili. I obrazy oraz rzeźby wzięli sobie na pamiątkę. Donald tylko podziękuje i z Olafem zbija piątkę. Repa, repa, reparacje, Niemcy zawsze mają rację. Deutsche Marki i Eurasy, Polak głupi i bez kasy. Repa, repa, reparacje, Niemcy zawsze mają rację. Deutsche Marki Eurasy, nie dla polskiej ziemnej masy. Podobało się? Postaw kawkę nutoperzom. Aha, i żebym nie zapomniał. Subujta i łapkujta. Szubudubu. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Witam Was, Lechicka Radiowizja, na kanale Suwereni 2RP. Dają głos. Prowadzący, jak zwykle, Paweł Sow. Kochani, mam nadzieję, że te nagrania Wam się podobają. No i właśnie tutaj już idą dalej. Mam nadzieję, że słychać. Bo w tej chwili są bardzo, bardzo, bardzo cicho. No właśnie. Powiem tak. Dzisiejsze filmy, które chciałbym z Wami omówić, dotyczą tego, co się ostatnio działo na granicy, kochani. No, jak wiemy, działo się trochę niefajnie, bo żołnierze polscy zostali zaatakowani. No, jakby to powiedzieć, przez kogo zostali zaatakowani? Przede wszystkim zostali zaatakowani przez tak zwanych, mówiąc otwarcie, aktywistów. I przez aktywistczynię. Dlaczego? No, powiem tak, Fundacja Sorosa robi swoje. Jełopy też robią swoje w tym momencie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo szkodzą. No ale, a może zdają sobie sprawę, no chociaż tego to nie wiem. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, czy zdają sobie sprawę, czy też nie. To, co dzisiaj chcę z Wami też omówić, to będą bardzo ciekawe propozycje od prezydenta Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, przez zachodnią
można powiedzieć, propagandę nazywanego dyktatorem. Tak, kochani, tak. Nazywają go dyktatorem. Dlaczego? Prawdę mówiąc, ja tego nie wiem. Myślę, że dlatego, że Białoruś cały czas ma większość instytucji państwowych w swoich rękach. Chociażby banki są w rękach białoruskich. 90% zakładów produkujących cokolwiek to jest w rękach białoruskich, tak? Więc tutaj przemysł, można powiedzieć, jest otwarcie w rękach białoruskich. I dlatego oczywiście co, no to jest dyktator w tym momencie. Oczywiście są też tacy, którym się nie podoba to, że rządzi Łukaszenka, czas na zmiany i tak dalej. No, ja owszem, staram się zrozumieć i takich ludzi, no bo wiadomo, że nie wszystkim się dogodzi, tak? No, nie wszystkim się to będzie podobało. No, to już, że tak powiem, kwestia osobista danego człowieka, jak uważa, jak mu się podoba. Wiem, że są tacy, skąd wiem, no bo po prostu dużo takich też przyjeżdża i do Polski, tutaj. Tak jak mówię, dużo ludzi też takich przyjeżdża do Polski, otwierają swoje kanały, chociażby na YouTubie, wypowiadają się na temat różnych rzeczy, wypowiadają się na temat tego, jak jest na Białorusi. I powiem to w ten sposób. Być może oni spotkali się z taką sytuacją, z jaką się spotkali w życiu. Być może w życiu ktoś im naprawdę bardzo mocno dokuczył. Tutaj nie mówię nie, bo władze w różnych regionach kraju mogą być bardzo różne, tak? Wystarczy, że no, coś tam się podskoczyło jakiemuś pseudo-urzędasowi i no, w tym momencie on już rozrabia, więc tutaj odczucia w różnych regionach, w różnych miejscach zamieszkania na Białorusi mogą być bardzo różne. Tu się nie będę oczywiście wypowiadał, ale materiały, które są, to są, które chcę z wami odmówić, znaczy, przepraszam, omówić, to są tutaj z Międzynarodowego Radia Białoruś, przez wielu uważanego za reżimówkę Mińska, czyli inaczej mówiąc za reżimówkę Aleksandra Łukaszenki. No ja uważam, że propaganda jest zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, zarówno po zachodniej, jak i po wschodniej, więc tutaj no zawsze coś komuś się nie będzie podobało, tak? Zawsze będzie myślał, że ta druga strona ma lepiej. No, tutaj powiem to w ten sposób. Wydaje mi się, że dla Polski, dla Polaków byłoby lepiej, gdyby przemysł był w rękach polskich. Ogólnie mówię przemysł, zarówno przemysł motoryzacyjny, przemysł wojenny, przemysł zbrojeniowy, przemysł spożywczy. I tak dalej, i tak dalej. Gdyby to było w rękach polskich, myślę, że wtedy byłoby dla nas dużo, dużo lepiej. To zostało wszystko sprzedane za grosze. Przypomnę tylko słowa Andrzeja Lepera, który się wypowiadał na ten temat również i mówił, kto co i za ile sprzedał. Chociażby współtwórcy Platformy Obywatelskiej sprzedali FSM Bielsko-Biała. No tak. Mało kto o tym wie oczywiście. Potem Jastrzębska Spółka Węglowa. Też ciekawa rzecz. Później FSO. No tutaj to już się nie wypowiem, bo to był wał na 100 fajerek. No ale cóż, prawdę mówiąc, ja bym wolał, żeby to było w rękach polskich. A wiecie dlaczego? Bo Polak by o to dbał. Polak by chciał się rozwijać. A co zrobili, powiedzmy, pseudo-zachodni właściciele? No właśnie, teraz już wiecie. Kochani, tutaj będą naprawdę bardzo ciekawe filmy, które będę z wami omawiał.
Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Witam ZHP2RP, czuwaj. Witam Marylkę Kufel, witam Czesia Kleinschmidta, witam Wiedźmina, witam Piotra Wielkiego. No właśnie, za kasę to wszystko robią. Kochani, jeszcze jedno takie dość ważne ogłoszenie jak dla mnie na samym początku. Powiem tak, dzisiaj dostałem informację, ile wpłynęło na konto darowiznę. To wpłynęło troszeczkę ponad 3000 zł. Troszeczkę ponad 3000. Tam dokładnie chyba 3200 czy 3300. No to jest, dla mnie to jest suma wręcz ogromna. Zwłaszcza, że no, ja uważam, że nie poświęcam aż tyle pracy na to, żeby taka suma wpłynęła, więc jestem tutaj bardzo mile zaskoczony. Serdecznie wszystkim dziękuję, tym, którzy nas tutaj wspierali. Bardzo, bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję. Dlaczego? Dlatego, że no, w tym momencie mam szansę na uregulowanie, tak jak mówię, na przede wszystkim naprawienie auta. I druga rzecz, mam szansę na naprawienie kamery. To też będzie troszeczkę kosztowało. Ile to potrwa, na razie jeszcze nie wiem. Ale dzięki temu będę mógł zarabiać i dzięki temu będę mógł też chociażby pojechać przynajmniej od czasu do czasu do pana prezydenta i nagrać coś na żywo. Tak jak mówię, no jak naprawię auto, będę miał szansę zarobić większe pieniążki. W tym momencie dzieje się to dzięki Wam, więc ja, jeżeli zarobię coś więcej, to też dołożę do istnienia tego kanału. Jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście będzie tutaj wspomaganie ZHP2RP, jak również Gwardii Bezpieczeństwa Prezydenta. Też po troszeczku fundusze będą przekazywane. I ja otwarcie będę mówił, ile przekazałem i jak przekazałem. Na razie jeszcze przekazać niczego nie mogę, bo tych funduszy jest niewiele, ale jak będzie więcej, będę przekazywał. Oczywiście też tutaj będę wspierał koleżankę Beatę z ZHP2RP. Na ile to będzie możliwe, tak jak mówię, no jeszcze nie wiem. Na chwilę obecną jest projekt naszej wspólnej strony i tutaj też do tego będziemy się dokładać jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że to uda się jak najszybciej, że to możliwie jak najszybciej ruszy. No i tutaj będziemy już działać wtedy zupełnie niezależnie od mediów, można powiedzieć, reżimowych. No oczywiście jeszcze pozostaje serwer. Przynajmniej jeden serwer, który musimy też nabyć, co nie będzie proste. I to też nie potrwa 5 minut, dlatego przynajmniej na razie będziemy musieli korzystać z serwerowni korporacyjnych. No ale niestety no, na razie nie mamy innych możliwości. Jeżeli uda nam się uzbierać finanse, to oczywiście zakupimy w tym momencie, zakupimy serwer, zakupimy, tak jak powiedziałem, agregat do serwera, bo to już mówiłem wcześniej. Trzeba taki agregat zakupić, to jest podtrzymywanie życia dla serwera. Tak to można oczywiście, kochani, ująć. Kochani, jestem niesamowicie szczęśliwy. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że taką kwotę udało mi się uzbierać, że wpłaciliście taką kwotę, że wspomogliście po prostu rozwój tego kanału też. Że pomogliście mi w sytuacji, w której naprawdę
mam ciężko finansowo. To mi bardzo ulżyło. Bardzo, kochani. Mam nadzieję też, że również dzięki Wam uda mi się zajechać do naszej koleżanki Beaty, do naczelniczki ZHP 2RP, na to ognisko harcerskie ZHP, które odbędzie się, o ile dobrze pamiętam, to 3 lub 4 sierpnia. Tutaj mam taką nadzieję, że to się uda i że w tym momencie będzie można troszeczkę ponagrywać, że w tym momencie również będę mógł spotkać się z Wami na żywo i porozmawiać z Wami bezpośrednio na żywo. Jeśli coś takiego mi się uda, bo nie wiem, bo na razie, tak jak powiedziałem, mam inne wydatki, mam inne potrzeby finansowe, które muszę na bieżąco uregulować, to będę również szczęśliwy. Naprawdę szczęśliwy będę. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, za Wasze wielkie, otwarte serduszka. Za to, że dzięki Wam możemy działać jeszcze więcej. Za to, że dzięki Wam istniejemy, za to, że dzięki Wam się rozwijamy, za to, że dzięki Wam możemy tworzyć programy, audycje. Bo powiem tak, mam taką sytuację, że ciężko miałbym uzbierać na zakup pakietu internetowego, który nie jest jakoś bardzo drogi, bo 35 zł to nie jest dużo. Przepraszam, 30 tak dokładnie. No ale kartę zazwyczaj kupuję za 35. Więc to nie jest jakoś tutaj specjalnie drogo. Ale jednak. Dzięki ZHP, że mi przypomniałaś. Tak, 03.08.24. Tak, jak najbardziej. Dzięki Ci bardzo. Dzięki Wam być może mi się to uda. Być może. Kochani, nie wiem, jak mam to ująć w słowa. Naprawdę nie wiem, jak mam to ująć w słowa. Jesteście po prostu wielcy. Dla mnie macie serducha największe na świecie. Nie licząc oczywiście mojej żony i moich dwóch kochanych synów. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że mamy tak wspaniałych słuchaczy. Witam Wiesławę. I kochani, jeszcze chwileczkę i będziemy zaczynać tutaj oczywiście omawiać filmy. Za chwileczkę będę, za chwileczkę wrzucimy pierwszy film, który będzie do omówienia oczywiście. Jeszcze się zastanawiam, który film jako pierwszy z Wami tutaj omówić, bo naprawdę jest wiele bardzo, bardzo ciekawych. I powiem Wam jedną rzecz. Wiemy o tym dokładnie, że obecne Wojsko Polskie to jest prywatna firma. Ale szacunek do munduru jednak się należy. Może zaprezentuję Wam tutaj dwa takie filmy.
Pierwszy, oba będą się łączyły. W zasadzie to będą trzy takie filmy, które będą się łączyły ze sobą. I tutaj pozwolicie, że skorzystam z możliwości i... Tak, oczywiście tutaj trzy takie filmy będą. Korzystam z możliwości, żeby akurat te filmy tutaj już pościągać, od razu do programu wrzucić na chwileczkę. Znaczy to za chwileczkę. To, co zobaczycie na tych filmach, to powiem tak. To jest po prostu słów szkoda. I pierwszy film będzie filmem oryginalnym, który biega po wszystkich, można powiedzieć, kanałach po internecie. I można go zobaczyć. U nas również będzie można. Później będą filmy, które są z kanału zarówno porucznika Piotra Powałki, jak i z kanału chorążego Aleksandra Siergieja. Tutaj będziecie mogli sobie zobaczyć te filmy również, posłuchać, jak się wypowiadają. Tutaj do olbrzymiego skandalu i znieważenia munduru polskiego żołnierza doszło na jednym z odcinków Aleksander Siergiej. Jak się wypowiada na ten temat również porucznik Piotr Powałka. Tutaj ja sobie pozwolę, żeby zasłonić, tak ustawię troszeczkę obraz w taki sposób, żebyście mogli dużo rzeczy widzieć jednocześnie. Te materiały, kilka ich jest, kochani. Tak, tutaj też okej, tu będzie teraz materiał z kanału porucznika Piotra Powałki. Również powiem tak, starałem się, żebyście mogli znaleźć linki do tych materiałów w opisie. Mam nadzieję, że tam te wszystkie linki się pomieściły, bo wiem, że kombinowali mi z linkami, bo nie wszystko mogłem wstawić. Niestety. Okej, tutaj kurczę coś jest. Tak, tutaj od porucznika będzie akurat w tej chwili najmniej widoczne okno materiałowe, ale potem oczywiście postaram się je powiększyć. I kochani, zaczynamy od pierwszego materiału oryginalnego, gdzie po prostu to, co zobaczycie, to dla mnie jest bestialstwo, brak szacunku dla, zupełny brak szacunku oczywiście dla munduru. Szkoda mi słów. Po prostu mi na to szkoda słów, kochani. Tutaj oczywiście
Zaczynamy, kochani. Jebać mur! Jebać mur! Jebać mur! Można powiedzieć, kochani, to tak. Tak właśnie zachowuje się polskojęzyczna młodzież, bo to raczej nie jest polska młodzież. Oczywiście tu jest w tym momencie zupełny brak szacunku dla munduru. Pomijam już to, że wojsko w tej chwili jest... W tej chwili jest po prostu prywatną firmą. To już pomijam. Ale jednak ci ludzie starają się chronić nasze bezpieczeństwo. Starają się zapewnić nam jakieś bezpieczeństwo. I zobaczcie, co się z tym wiąże. Wiąże się z tym również to, że nie mogą na granicy będąc, nie mogą używać broni. To jest po prostu masakra dla nich. Ja oczywiście tutaj nie podejmuję polemiki jako wojskowy, bo nigdy w wojsku nie byłem, wojskowym nie jestem. Chociaż niektórzy delikatnie mówiąc mówią o mnie agent i tak dalej, i tak dalej. No, niech sobie nazywają jak chcą, ja mam to tak głęboko w poważaniu, bo myślę, że nie wiedzą o czym mówią ci ludkowie. No ale cóż, niech sobie mówią jak chcą. Okej, kochani, teraz materiał, który będzie tutaj z kanału porucznika Piotra Powałki. Zapraszam do jego obejrzenia, do jego wysłuchania. Myślę, że pan porucznik Piotr Powałka ma bardzo ciekawe spostrzeżenia na ten temat. Hej, czołem! Wyszedł kolejny bulwersujący temat związany z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Okazuje się, że żołnierzy atakują nie tylko nielegalni imigranci, ale również żołnierze są narażeni na ataki ze strony dewiantów, bo inaczej nie można ich nazwać. No, dewiacja to jest odchylenie od normy, czyli nazywając te aktywiszcza dewiantami, no chyba nikogo nie obrażam. A dlaczego dewiantami? No bo ponieważ z tego, jak wynika z doniesień medialnych, było to wesele pary lesbijskiej, a później te aktywiszcza, to lewactwo całe, ci zboczeńcy można powiedzieć, bo zboczenie też jest odchyłem od normy, więc też nie obrażam ich, nazywając ich zboczeńcami. Po prostu nazywam ich tak, jak to w języku polskim normalnie się wymawia. No i te aktywiszcza, ci dewianci postanowili zaatakować również polskich żołnierzy. Co się dokładnie stało, to zaraz wam przedstawię,
ale najpierw przypomnę o łapie w górę, bo to działa. Jeżeli Wam przypominam na początku, to wtedy tych łapek jest więcej i zasięg materiału też jest większy. Także dziękuję za wszystkie łapki w górę, a jeżeli jesteś dopiero nowym widzem tego kanału, no to poczekaj do końca materiału i wtedy podejmiesz decyzję, czy dać łapkę w górę, czy łapkę w dół. Ale przypominam, zawsze na koniec, jak stwierdzisz, że gadam głupoty, możesz dać oczywiście łapę w dół i oczywiście komentarze taktyczne również, tak? Zapraszam do komentowania tego materiału. Także lecimy. Co się konkretnie stało? Tutaj zacytuję portal lublin112.pl. Całość macie w opisie, a tutaj tylko krótki skrót wydarzeń. Filmu z tego zajścia nie chcę puszczać, bo tego się nie da odzobaczyć, wiecie jak wyglądają aktywiszcza. No to wiadomo, no nie dość, że są mało atrakcyjni fizycznie, to są również mało atrakcyjni intelektualnie. Więc naprawdę nie ma co oglądać, ale jeżeli chcecie to oglądać, to oczywiście w sieci znajdziecie te filmy. Na szczęście jeden z żołnierzy postanowił nagrać całe to zajście, dzięki czemu żołnierze nie zostali posądzeni, bo często bywa tak, że lewactwo posądza oczywiście żołnierzy, policjantów, wszystkie te normalne służby, a oni są oczywiście pokrzywdzeni wielce. Na szczęście teraz wynikło troszkę inaczej, aczkolwiek uważam, że nadal powinno to odbywać się w inny sposób. No ale najpierw zacznijmy od tego, co tak naprawdę się stało. Do bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 23 w okolicach miejscowości Wyczółki w powiecie siemiatyckim. Jest to kilkanaście kilometrów od granicy z województwem lubelskim. Patrolujący granicę polsko-białoruską żołnierze zostali zaatakowani przez grupę około 20 młodych osób. Wyzywały one mundurowych, pluły na nich, a nawet oblewały piwem. Czyli zaatakowały ich. Werbalnie pluły, tak, i oblewały piwem. Napierały na nich, co kolejnym etapem mógłby być atak fizyczny. I wcale bym się nie zdziwił, na szczęście do tego ataku nie doszło. Młodzi ludzie krzyczą, między innymi, wypierdalać, jebać mur, czy też jebać psa. No to są standardy lewactwa, no przypomnę, to są standardy lewactwa. Atak na polski mundur, na polskiego żołnierza, na polskie wartości. Lewactwo atakuje polskie wartości. To standardy aktywiszcza, lewactwa, dewiantów. Słychać też, jak żołnierze apelują, aby zgromadzeni się uspokoili. To jednak nic nie daje, a wręcz można powiedzieć, że jeszcze bardziej eskaluje agresję. Oprócz środkowych palców kierowanych do mundurowych zaczęło się plucie w ich kierunku. Jedna z osób oblała też żołnierza trzymanym w ręku piwem. O zdarzeniu poinformowana została Straż Graniczna, Policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Żołnierze oraz dowódca patrolu zostali przesłuchani. Czynności prowadzone są w kierunku m.in. naruszenia nietykalności cielesnej żołnierzy. Z relacji świadków wynika, iż osobami, które zaatakowały mundurowych, byli aktywiści, którzy przebywają w rejonie polsko-białoruskiej granicy. Trwa ustalanie ich personaliów. Tak, kochani, widzę, że tutaj zmienił się, że tak powiem, układ obrazu. No niestety ja w tym momencie nic na to poradzić nie mogę, dlatego że odwróciło mi obraz. Tak, wiem o tym dokładnie. No niestety tutaj pewne rzeczy są na razie niemożliwe, bo mi przyblokowali, jeśli chodzi o program. No właśnie. Okej, tutaj odwrócimy teraz. Postaram się to odwrócić tutaj skalowanie. No niestety, odwrócili mi obraz po prostu do góry nogami. Tak, to jest możliwe.
Czasami tak się dzieje. No, YouTube też robi swoje, krótko mówiąc, siupy, więc czasami jak się coś pobiera, no to w tym momencie może być tak, a nie inaczej. Okej. No właśnie, czyli krótko mówiąc, tutaj zadziałali w sposób taki trochę perfidny, bo mi odwrócili obraz, ale tylko jeden tu na szczęście. Mam nadzieję, że więcej, że tak powiem, mi nie odwrócą. Teraz już mi się udało to odwrócić. Dobrze, kochani. Dzięki bardzo za to, że mi zwróciliście uwagę. My o tym wiemy. ZHP tutaj pisze, że instruktorzy uczą szacunku do munduru i nie tylko. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Natomiast to, co powiem, w tej chwili młodzież, ta, która zamieszkuje tereny polskie, no nie zachowuje się, że tak powiem, najlepiej. No, krótko mówiąc, oni mają wyniesione to wszystko z domu, więc pomyślcie sobie, co u nich się dzieje. Dla mnie to jest masakra, to, co się u nich w tym momencie dzieje. To jest masakra, kochani. Tak, Piotrze Wielki, to jest celowe osłabienie morale wojskowego. Chodzi o to, żeby nie mieli już ochoty za bardzo stawać za społeczeństwem. Tak, no to jest, w tym momencie przybrało to wszystko na tempie, jeszcze bardziej. Tak, jak najbardziej. Witam Mariana Lechowicza. I tutaj... To prawda, Wiedźminie, te dzieciary nigdy nie dostały porządnie pasa. No, wydaje mi się, że tak. Ja tu odnosił się do tego za bardzo nie będę. Myślę, że tutaj pan porucznik Piotr Powałka będzie bardziej osobą kompetentną ode mnie, kochani. No to... Tak, NativeX jest tutaj, mówisz, że szkoda mówić o tej pijackiej burdzie i tak dalej, ale zobacz, chodzi o to, że w tym momencie wojskowi zostali zaatakowani. Nie, inaczej. Agencja ochroniarska pod tytułem Wojsko Polskie została zaatakowana. Jaki oni mundur noszą, taki noszą, ale jednak do tego munduru trzeba troszeczkę szacunku. Tu trzeba troszeczkę szacunku. Trzeba jednak unieść się powyżej tego wszystkiego i jednak za żołnierzami oni w większości nie mają świadomości tego, że pracują w prywatnej agencji ochroniarskiej. Trzeba jednak stanąć za żołnierzami, bo oni chcą nas chronić, chcą nas bronić, chcą, żebyśmy byli bezpieczni. A zobaczcie, takie łachmaniarstwo, co robi w tym momencie? Niszczy szacunek do munduru. I takiego łachmaniarza jednego z drugim trzeba by było złapać, sprzedać im parę razy pasztetową po plecach i co? I zapakować do jednostki karnej. Na 3 miesiące. Na 3 miesiące zapakować ich do jednostki karnej.
do karnej jednostki wojskowej. Zobaczymy, czy dalej by mieli taki, powiedzmy to, brak szacunku, jak mają teraz. Oczywiście rozgłos to też jest najprawdopodobniej jakiś cel. W jakiś sposób jest to, może być to ich cel. Jak najbardziej ja się z tym zgodzę. Ale z drugiej strony mówię, szacunek trzeba mieć zawsze i żołnierzom, którzy nas bronią, ten szacunek trzeba okazać. Zwłaszcza tym, którzy nas bronią. Witam Walerego Matyska. Fajnie, że tutaj do nas dołączyłeś. Ręce generalnie opadają, ale nie tylko ręce opadają, bo tak na dobrą sprawę żołnierze mają związane ręce, nie tylko w stosunku do atakujących nielegalnych imigrantów, a także do wspierających ich aktywistów, czy aktywiszcza, nie wiem jak to wymawiać, ale no, sami siebie tak określają i tak dalej. Także żołnierze niestety mają związane ręce, co jest winą jednego, ewentualnie dwóch ludzi. Pierwszym oczywiście jest minister obrony narodowej, który związał żołnierzom ręce i nie pozwala się bronić. Bo jeżeli się obronisz, no to tak jak było w przypadku żołnierzy broniących granice, najpierw będą kajdanki, później będzie areszt, zarzuty prokuratorskie, zawieszenie, brak pensji czy tam uposażenia. W wojsku jest uposażenie. Takie będą konsekwencje. I tutaj żołnierze, mimo że byli atakowani, ewidentnie, bo grupa 20 gówniarzy, aktywistów, nacierała na nich, pluli, oblewali, atakowali werbalnie. Żołnierze nie podjęli interwencji, bo mają związane ręce, bo wiedzą, z czym to się wiąże, jakby to się skończyło. To jest upadek cywilizacyjny po prostu. I kochani, ja tutaj się odniosę do tego tylko w taki sposób. W tym momencie prokurator, który w jakikolwiek sposób zdecydował się oskarżać żołnierzy broniących granicy za podjęcie interwencji, moim zdaniem prawidłowej, ale to nie ja to będę oceniał, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie osobiste, to powiem tak, powinien zarobić najwyższą, najwspanialszą, jedyną nagrodę za zdradę stanu, za działanie przeciwko narodowi polskiemu, za działanie przeciwko Polsce. To za to powinien dostać od razu. I to bez znaczenia, kto by to, że tak powiem, wymierzył. To jest jak dla mnie oczywiście. Dlaczego? Bo to jest zdrada stanu. Zdrada stanu to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zdrada Polski i państwowości polskiej. W jakiej by ona nie była formie. To jest zdrada. Zdrada państwa polskiego. No ale oczywiście taki prokuratorek, nie wypowiem się na jego temat, bo nie chcę mieć dodatkowych zarzutów w swoich sprawach, to oczywiście się nie boi. Bo co? Bo dobrze wie, że to jest Korpolandia. Tylko żołnierze nie wiedzą o tym, że taki prokuratorek nie ma prawa ich oskarżać, a taki pseudosędzia czy też pseudosędzina nie ma prawa ich w żaden sposób osądzać, kochani. Oni nie mają do tego żadnego prawa. A te aktywiści zasrane, to niech biorą tych lekarzy, tych ginekologów, tych, nazwijmy to, inżynierów do siebie do chałupy. Zobaczymy, jak długo będą ich trzymać u siebie. Ale pod stałym nadzorem, tylko i wyłącznie u nich w chałupie. I pod ich wyłączną opieką. Tak, żeby nawet taki
pan, powiedzmy, doktorek, czy też pan inżynier do sracza nie mógł wleźć bez takiego aktywiszcza. To jest po prostu niesamowite. Ale załóżmy, że ci żołnierze postąpiliby inaczej i zaczęliby się bronić. No jak mieliby się bronić? No, jak powinni w ogóle się bronić? Fakty są takie, że mieli do czynienia z agresywnym tłumem małych dziewczynek. Czyli dla tam 5 żołnierzy to spokojnie by sobie poradziło z takim agresywnym tłumem 20 dziewczynek. No, jeżeli na przykład, może taką dygresję wtrącę sobie, jeżeli te dziewczynki na przykład by zaatakowały w ten sposób nielegalnych imigrantów, no to pewnie ci nielegalni imigranci by ich ubogacili kulturowo. Myślę, że dzięki temu te agresywne dziewczynki byłyby zadowolone, że mogły w końcu być ubogacone kulturowo przez nielegalnych imigrantów. No tak by... No ja też myślę, panie Piotrze, że oni byliby bardzo zadowoleni, te dziewczynki, te też ci chłopcy, że zostali ubogaceni kulturowo. Tak jak ubogacona kulturowo obecnie jest Francja, tak jak w pewien sposób ubogaceni kulturowo są również Niemcy, że policmajstry to do niektórych dzielnic w ogóle się tam nawet nie marzą, żeby zapuścić. No ale tak to właśnie jest, kochani. Postąpili nielegalni imigranci. Być może liczyli na to, że polscy żołnierze również ich ubogacą kulturowo, no ale niestety dla nich polscy żołnierze, no takiego aktywiszcza to nawet patykiem nie dotknął, nie? Zresztą widać, że tak jak mówiłem na początku, są mało atrakcyjni fizycznie, mało atrakcyjni umysłowo, więc nawet patykiem żołnierze by ich nie dotknęli i chyba dlatego ten cholerny tłum się wkurzył, nie? Ale na koniec i tak jedno aktywiszcze tam chciało zachęcić żołnierzy, wróćcie i goły tyłek pokazało, to jedno aktywiszcze. No ale niestety, dla nich niestety, żołnierze oczywiście się przerazili, o Boże, i teraz mają prawdopodobnie z tego tytułu, że niestety musieli oglądać takie rzeczy, no to mają uraz psychiczny, pewnie przebywają teraz na zwolnieniu lekarskim od psychiatry, bo tego się nie da odzobaczyć, takiego, nie wiem jak to określić, piszcie w komentarzach, jak to można określić kulturalnie. Kulturalnie się chyba tego nie da określić, ale niestety tak było. No i niestety tutaj poruczniku, zgodzę się z panem, zgodzę się z porucznikiem, że kulturalnie to się tego określić nie da. Obejrzałem ten oryginalny film i po prostu jak mną cisnęło, no to tylko i wyłącznie budowlanka się tutaj cisnęła na moje usta, nic poza tym. No właśnie, prokurator Natifexis, tak, to prokurator nie stanie przed trybunałem, nie ten katalog. Prokurator być może ma obowiązek wszczęcia. To parlament tworzy prawo, a tak zwani ministrowie, my u siebie oczywiście ministrów nie mamy i dobrze o tym wiemy, odpowiadają za interpretację. Żołnierze? Nie. Zdjąć pas i bonanza wzdłuż granicy. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wiedźminie. Piotrze, zauważyłeś jedną dziwną rzecz związaną z wojskiem. Z jednej strony zachęcają do wstąpienia w szeregi, a z drugiej zniechęcają. To z ich strony jest dziwne, bo potrzebują rekruta, ale oczywiście sami się tego rekruta, można powiedzieć, wyzbywają. Dlaczego? Bo po prostu zniechęcają ludzi do wstąpienia. No, to jest taka drobna, ale jednak prawdziwa lekcja. Tak to jest, kochani. Niestety, tak właśnie jest. No, tak troszkę śmiechem, żartem mówię, ale tak na dobrą sprawę widać na filmie, że ten tłum jest agresywny, pluje, oblewa, napiera, więc jedyną
jedyną opcją było tam użyć środków przymusu bezpośredniego, nie? Tam wielkich środków przymusu bezpośredniego nie trzeba by było używać, bo na takie małe dziewczynki to wystarczy łokieć podnieść, nie trzeba od razu kolby stosować, albo z otwartej ręki i takie dziewczę składa się jak scyzoryk. No ale niestety mamy taki kraj, a nie inny, że żołnierz w mundurze, funkcjonariusz niestety nie może użyć środków przymusu bezpośredniego wobec takiego bydła, ponieważ grozi mu, tak jak powiedziałem, kajdanki, areszt, zarzuty prokuratorskie i tak dalej. Dlatego żołnierze postąpili tak, a nie inaczej. Zresztą, wiecie, no to tak samo jak z tymi z tego ostatniego pokolenia, z tym oszołomstwem, które się przykleja do asfaltu. No policja stoi, nie reaguje, a reakcja powinna być jedna. Po prostu by trzeba było im to wybić z głowy, takie zachowanie. W jeden tylko i logiczny, możliwy sposób się wybija z głowy, a nie później, mam nadzieję, że te osoby, które tam interweniowały, ci kierowcy, którzy tam postanowili psikać jakimś gazem albo gaśnicą w tych aktywistów, co się poprzyklejali, mam nadzieję, że nie mają żadnych zarzutów, ponieważ no, tych ludzi trzeba ratować, a ratownicy często stosują, na przykład ratownicy wodni, często stosują taką zasadę, że trzeba tego tonącego, ratującego trzeba najpierw ogłuszyć, czyli w ramach ratowania trzeba było najpierw takiego aktywista ogłuszyć, a później ściągnąć z asfaltu, ponieważ zagraża sobie, no jakiś samochód mógłby go potrącić. No, także w ten sposób proponowałbym robić. To chyba jest legalne, nie? Żeby ratować ludzi poprzez, tak jak to mówię, ratownicy robią, że najpierw trzeba człowieka ogłuszyć, żeby nie zagrażał sam sobie i otoczeniu, a później dopiero uratować. Ale niestety żyjemy w takim kraju, że jedyna opcja, żeby wygrać z tym motłochem, to zrobić z siebie ofiarę. No ja powiem tak, poruczniku, nie tylko tak. Wystarczyłoby parę takich większych maszynek wypuścić, jak tam w Siedlcach, że tak powiem, kilka sztuk ich stacjonowało, chociaż teraz nie wiemy, czy dalej stacjonują, czy też nie, takie na gąsienicach. Wystarczyłoby parę takich maszynek wypuścić, no, chyba że już wszystkie, że tak powiem, wydaliśmy na Ukolandię, no i nie ma czego wypuścić, tak? No, myślę, że wystarczyłoby tak delikatnie ich troszeczkę postraszyć, no jakby nie dało rady, postraszenie, że tak powiem, by nie zadziałało, no to trzeba by było tak przetoczyć się po tym delikatnie, no. Może by to wystarczyło i może by w tym momencie zadziałało, żeby reszta zaczęła używać jednak mózgu w troszkę szerszym zakresie, aniżeli tylko do znalezienia, że tak powiem, dziurki do zapychania, ewentualnie dziurko zapychacza. Bo w tej chwili w większości to oni tylko i wyłącznie do tego używają mózgu. Mietku, zagonić towarzystwo do roboty za najniższą krajową, a opiekunów obciążyć za znieważenie munduru. Tak, jak najbardziej. Tak, ich w ten sposób i tyle. Ja to powiedziałem, do jednostki karnej na 3 miesiące, dziękuję bardzo, byłoby pozamiatane. Jeżeli tacy się przyklejają, to tak klejem oblać zrobił objazd dla samochodów, a oni niech tam sobie siedzą. No też można. Tak oczywiście śmiechem, żartem, ja to mówiłem, można by było trochę cięższego sprzętu wypuścić na ulicę, niech tak przejechali z raz, ze dwa i myślę, że w końcu by te mózgownice się jednak odpaliły. Bo inaczej to szkoda słów. Ja oczywiście nie namawiam do tego, w żaden sposób nie namawiam. To jest oczywiście tylko komentarz taki w formie żartu, no bo jakoś trzeba z tej sytuacji, dziwnej sytuacji, trzeba zacząć wychodzić, bo to jest tragedia, po prostu. No, młotek gumowy i ogłuszać, ale zabawa była.
Od razu byłoby wiedział, tak, od razu byś wiedział, który się na olimpiadę nadaje. No, 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 wszystko jest możliwe. Zwłaszcza ten młotkowy, który się na olimpiadę nadaje, no bo wiadomo, by oczywiście, który do rzutu młotkiem najlepszy. No, to tyle można by oczywiście tak w formie żartu powiedzieć. Żeby wygrać w mediach i wygrać przed sądami, trzeba zrobić z siebie ofiarę. I w tym momencie niestety żołnierze zrobili z siebie ofiary, a powinni po prostu zareagować odpowiednio, nie? Zareagować odpowiednio, no ale jakby zareagowali odpowiednio, to tamte bydło by zrobiło z siebie ofiary i prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, by były dziwne zarzuty. Ale to, że tak się dzieje, no to jest oczywiście wina rządu, wina Tygryska, wina Donaldinia. Sami nawpuszczali to aktywiszcze na granicę po to, żeby realizowali tam nielegalne czynności. Do tych czynności, które do tej pory realizowali, doszły napaście na żołnierzy polskich, a Tygrysek dalej nie reaguje. Zresztą zaraz sobie przedstawimy reakcję kierownictwa MON-u na to, co się stało. Także Tygrysek stosuje prośby o nieprzeszkadzanie. No to teraz ja zadam poroczniku pytanie. Komu tak naprawdę mamy nie przeszkadzać? Komu nie przeszkadzać? I kto ma nie przeszkadzać? My? On stosuje prośby. Ten człowieczek, bo nie będę go tutaj przezywał. Myślę, że to nie ma sensu w żaden sposób. Witam Jaśka z Toronto. To teraz Tygrysek powinien wyjść i poprosić, żeby czasem nie pluli na żołnierzy. Że jak się bawią w swoje dewiackie imprezy, no to żeby też nie oblewali żołnierzy piwem. Trzeba poprosić grzecznie. No ale nawpuszczali to na granicę aktywiszcza, które pomagają nielegalnym imigrantom. Teraz doszły do tego, tak jak powiedziałem, ataki na polskich żołnierzy, a żołnierz ma związane ręce. A ja dobrze wiem, że ten żołnierz chętnie by zareagował. Zarówno do tego nielegalnego imigranta by zareagował odpowiednio, jak i do tego aktywiszcza, który pomaga temu nielegalnemu imigrantowi w nielegalnych czynnościach. Prawda jest taka, że ci, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, tutaj prawo akurat nie ma znaczenia, bo granica jest rzecz święta. To w tym momencie powinni być tak samo skazywani, jak ten, który nielegalnie przekracza granicę. Zresztą pewne ustalenia międzynarodowe mówią o ciekawych rzeczach, o których ja przynajmniej na razie tutaj nie poruszę tego. Dlaczego nie poruszę? Dlatego, że za dużo rzeczy mogłoby wyniknąć z tego i za dużo rzeczy mógłbym tutaj ujawnić, bo też niektóre sprawy dotyczą suwerenów II Rzeczpospolitej. Tutaj dlatego na razie nie podejmę się tego, żeby takie tematy ujawniać. Ale tak jak mówię, prawo międzynarodowe jest po naszej stronie oczywiście, kochani. I zapraszam do dalszego wysłuchania materiału. Państwo polskie nie reaguje. Jest popełniane przestępstwo. Przestępstwo pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Oni współpracują po prostu z Putinem i Łukaszenką. To są ruskie onuce, te wszystkie aktywiszcza. One pomagają Putinowi w destabilizacji państwa i Europy. Dalej, pomagają przemytnikom w przerzucaniu tych ludzi na granicę niemiecką. Co generalnie nie jest aż takie złe, żeby ich przerzucać od razu na granicę niemiecką, ale jest to nielegalne. Dlatego trzeba to potępiać. Przemytnicy na tym zarabiają i aktywiszcza też na pewno za darmo tego nie robią. A Tygrysek na to pozwala. No właśnie. Też tak myślę, że zarówno przemytnicy na tym zarabiają, jak i aktywiszcza też na tym zarabiają. Powiem tylko tak. Czy oni są ruskimi onucami? Nie wiem, nie będę się wypowiadał. Czy robią w tym momencie źle?
odnośnie Polski i Polaków? Tak, jak najbardziej. Bo nasi suwereni II Rzeczpospolitej też na tym w tym momencie cierpią. W jaki sposób cierpią? Prosto. Prosto cierpią. Są uczestnikami tego wszystkiego. Są w pewien sposób po prostu przymuszani do pewnych rzeczy, które się w tym momencie, kochani moi, dzieją. Kochani, będę niestety musiał tutaj zmienić troszeczkę miejsce nadawania, dlatego że, krótko mówiąc, idzie do mnie burza dosyć ciężka, idzie deszcz, byłem na zewnątrz, teraz będę musiał się tutaj schować, także przez chwileczkę dosłownie będzie słychać tylko i wyłącznie muzykę, ewentualnie może być tam słychać takie drobne szuranie, no niestety sprzęt muszę poprzenosić i muszę po prostu pewne rzeczy w związku z tym tak dość szybciutko zrobić. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozpada, ale w związku z tym, że jednak pogoda ma troszeczkę inne plany, no to ja, tak jak powiedziałem, muszę się tutaj przenieść i zmienić miejsce nadawania. Okej, jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę, kochani. Zaraz tutaj wrócimy do normalnego cyklu, tak jak to było przed chwilą. Okej. Już tutaj jestem. Dobrze, kochani. Już wracamy w tej chwili, już puszczam wam dalej materiał. Nie no, poprosił, żeby tak nie robili. To teraz niech poprosi, żeby przestali pluć na mundur żołnierza. Ale dobra, reakcja kierownictwa MON. Cezary Tomczyk, wiceminister MON, napisał: nikt nie będzie bezkarnie pluć na mundur Wojska Polskiego. Przesłuchano 17 osób. Niezwłocznie została zawiadomiona żandarmeria wojskowa. 17 osób przesłuchano, czyli 17 tych żołnierzy. Jeżeli tam było 17 żołnierzy, a tego aktywista było 20, to jakby oni by im w pierdol spuścili tam, to by nie było co zbierać. Ale nie mogą! Bo Tygrysek im związał ręce! Bo pozwala na plucie! Tomczyk tak samo pozwala. Związaliście im ręce. I aktywiści plują na polski mundur i nielegalni imigranci. To jest jakiś skandal po prostu. Że żołnierz w dzisiejszych czasach nie może zareagować, tylko musi iść się poskarżyć. Pluli na mnie. Oblali mnie piwem. Jeszcze kilka lat temu to było nie do pomyślenia. Tygrysek co powiedział? Reakcja Tygryska. Dużo gada, mało robi generalnie. Nie ma zgody na obrażanie, lżenie i jakiekolwiek ataki na żołnierzy, którzy bronią polskich granic i dbają o bezpieczeństwo ojczyzny. Służby... Dlaczego ja w to nie wierzę? Dlaczego ja w to nie wierzę? To tylko i wyłącznie czcze gadanie tego człowieczka, którego porucznik nazywa Tygryskiem. Szkoda mi po prostu na to słów. Szkoda mi słów. Natifexis, czy Białoruś na tym zarabia? Nie wiem tego. I potwierdzić tego nie można w żaden sposób.
Czy Białoruś na tym zarabia, tak jak powiedziałem? Tego nie wiem. Tego potwierdzić nie można w żaden sposób, więc nie możemy też oskarżać. To, że była taka narracja, że Aleksander Łukaszenka zaprosił tych, powiedzmy, panów z zagranicy do siebie, do kraju przez moment i żeby szturmowali granice Polski. Była taka narracja. Pytanie, czy to jest prawda? Bo ja zadaję proste pytanie, czy to jest prawda? Jak na razie nie wydaje mi się. Ale z drugiej strony niczego nie można wykluczyć. Niczego nie można wykluczyć. Czy ktoś ma jakieś dokumenty na to wszystko? Jakiekolwiek dowody? Bo tych dowodów na razie nie widać. Więc ja zadaję pytanie, czy to wszystko jest prawda? Bo to, co mówi propaganda zachodnia, no to oczywiście Łukaszenka zaprosił do siebie tam panów z różnych krajów i żeby szturmowali polską granicę. To, żeby destabilizowali ustrój w Polsce. To jest jedno. Ale propaganda, można powiedzieć, wschodnia już odwraca to w drugi sposób, że przecież Zachód tego chciał, więc oni przyjechali tutaj, przyjechali i chcą wjechać do krajów zachodnich. Więc gdzie leży prawda? Ja zadaję proste pytanie, gdzie leży prawda? Gdzie leży prawda? Witam cię, Wadim Serb. Pytasz, a kto i skąd szczuje na Aleksandra Łukaszenkę? Kto szczuje? Proste, można powiedzieć, Zachód szczuje. To tyle, można powiedzieć. Nic więcej, nic poza tym. Bo dokładnie wiemy, jaka jest propaganda zachodnia. Też można powiedzieć, że na wschodzie też jest w jakiś sposób propaganda i tak dalej, i tak dalej. No bo jest. Bo jest i propaganda zachodnia, jest i propaganda wschodnia. I tu trzeba, że tak powiem, pływać pomiędzy jedną i drugą i wybierać te ziarenka prawdy. Bo inaczej się po prostu nie da. Wiedźminie, wojska graniczne mają stalowe nerwy, a nie są szkoleni, by tłumaczyć i prosić. I ty ich podziwiasz. Ja też w pewnym sensie, chociaż nie do końca. Natifexist. Ty mówisz, że nie szczujesz, że stwierdzasz fakty, reżim białoruski i tak dalej. Ja powiem coś takiego. Nie można nazywać reżimem czegoś, czego nie jesteśmy pewni, bo reżim jest również u nas. Tylko, że tu my jesteśmy przyzwyczajeni do tego reżimu i my tego nie widzimy. Tego reżimu nie widzimy. Aż tak mocno. Mało tego, nie znamy tej sytuacji całej na Białorusi. Nie wiemy, czy rzeczywiście tam panuje jakiś reżim. Tak na dobrą sprawę. Bo co? Bo media zachodnie tak powiedziały? Nie należy wierzyć do końca mediom. Ani zachodnim, ani wschodnim. Trzeba myśleć. Trzeba każdą sytuację rozkładać na czynniki pierwsze. Trzeba samemu wyciągać wnioski. Native exist. Ja ci powiem tak, jestem poważny. Białoruś rzeczywiście pilnuje swoich granic.
I taka jest prawda. I dobrze robi. Niech pilnują. Bo zobaczcie, co się dzieje na granicach, które nie są pilnowane, chociażby przez ufolutków. Zobaczcie, co tam się dzieje. A tysiące na granicy po stronie białoruskiej biorą się z Księżyca? Nie, nie biorą się z Księżyca. Tylko ja zadaję proste pytanie. Dlaczego oni się tam wzięli? To, że on ich zaprosił, czy zaprosił, czy też może przylecieli po prostu, nawet i być może bez... inaczej. Na pewno o tym wiedział, dlatego że duże grupy, jeżeli przylatywały tam liniami lotniczymi, powiedzmy to legalnie, w jakiś tam sposób, to na pewno o tym wiedział. Ale teraz pytanie, dlaczego przylecieli? Kto tak naprawdę ich zaprosił? A zobaczcie, ile, że tak powiem, takich inżynierów i lekarzy przyjeżdża do nas, chociażby policja niemiecka ich przewozi na nasz teren. No i co? Nie tylko niemiecka. Mało tego, ilu takich przyjeżdża do nas przez zachodnią granicę? Ale zobaczcie, w tym momencie o czym się mówi? Tylko o wschodniej granicy. Bo wschodnia granica jest najbardziej widoczna, tak? I tego już nie widać, tak? Tego już nie widać. A ja powiem coś takiego. Powinniśmy ich rzeczywiście, tak jak tutaj powiedział porucznik Powałka, w autobus i heja na zachód. Unia ich chciała, niech Unia ich sobie bierze. Bo nie sądzę, abyśmy my ich tutaj chcieli. Działacze polonijni być może tam siedzą w więzieniach. Nie wiemy, co zrobili tak na dobrą sprawę i trzeba by było się dopiero zorientować. Not if exist. Tak, tutaj Piotr Wielki mówi tak, poczekaj jak Tusek przepchnie ustawę o inwigilacji, to zobaczysz prawdziwą dyktaturę. No cóż, ja tu się nie wypowiadam, dlatego że wiem o jeszcze ciekawszych rzeczach, które będą przepchnięte. Ustawa o inwigilacji, ustawa o... no, że tak powiem, w środkach podsłuchu elektronicznego, zdalnego. To jest tylko precz. Będzie jeszcze ciekawiej. Będzie jeszcze dużo, dużo, dużo ciekawiej, kochani, bo Tusek powiedział, że najprawdopodobniej do 2020 chyba 6 albo 7 roku będzie OIRO wprowadzone tutaj. Bez pytania się o, oczywiście o zgodę narodu polskiego. No, więc tu będzie ciekawiej, tu będzie grubo. I żeby było ciekawiej, OIRO będzie, z tego co wiem, to najprawdopodobniej będzie od razu cyfrowe. I tu będzie ciekawie, bardzo ciekawie. Bo nagle Polacy stracą, dosłownie stracą wszystko. A jeszcze jedna rzecz. Czy wiecie o tym, że powstaje pewien urząd do kontroli tak zwanych zasobów bankowych? No właśnie, pomyślcie o tym. I co z tego, że mamy Schengen? Native Access, zobacz, nie ma możliwości przekraczania nielegalnego granicy. Jeżeli taki człowiek bezprawnie przekracza granicę, to nie ma znaczenia, czy to jest granica wschodnia, czy zachodnia, czy środkowa, czy południowa, czy północna, to nie ma znaczenia. Granica jest granica. I tyle. Za którą
zdecydowanie i błyskawicznie zareagowały na skandaliczne zachowanie grupy osób względem żołnierzy i funkcjonariuszy przy granicy z Białorusią. Jak służby zdecydowanie i błyskawicznie zareagowały? Panie Kosiniak-Kamysz, w jaki sposób? Jaka jest reakcja? Kogo wyciągnęli za włosy z domu, na glebę rzucili i aresztowali? Kto z tych aktywistów? Jak służby zdecydowanie zareagowały? Gówno, a nie zareagowały. Nie jesteście w stanie obronić polskich żołnierzy. Skuliście im ręce. Nie mają narzędzi do tego, żeby się skutecznie bronić przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Przed ruskimi onucami. Przed osoby współpracującymi z Rosjanami i z Białorusią, z Putinem. Tak tego Putina nie lubicie, a pozwalacie, żeby ludzie Putina pluli na polski mundur. Poruczniku, czy to są ludzie Putina, czy to są ludzie Łukaszenki? Tego nie wiemy. Na pewno wiemy, że to są ludzie przez kogoś sponsorowani. Ostatnio dużo słychać o Fundacji Sorosa, która oczywiście działa zakulisowo jak najbardziej. Tworzy ustawy dla Korpolandii III RP, o czym nie wiecie. To nie rząd na Wiejskiej tworzy ustawy, tylko prywatna fundacja. Oczywiście pod przykrywką Fundacji Stefana Batorego. Ale to właścicielem jest Fundacja Sorosa. A poczytajcie sobie, kto to jest pan Soros. Poczytajcie sobie, co robi, jak się dorobił. To jest ciekawostka. Ciekawy jego życiorys bardzo. I w jaki sposób oni działają. Właśnie w taki sposób działają. Czy Białoruś w tym momencie wspiera nielegalne przekroczenie naszej granicy? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, tak naprawdę. Bo ja zadam proste pytanie. Kto z białoruskich oficjalnych władz zaprosił tychże ludzi na swój teren? Bo powiem tak, Łukaszenka mówił otwarcie. Europa Zachodnia tego chciała. Zachodnia Europa tego chciała. Chciała tych ludzi. I mówił prawdę. I mówił prawdę. Ja oczywiście go nie bronię w żaden sposób, bo też Łukaszenka z pewnością ma swoje za uszami. A ja nie znam całej sytuacji, więc tutaj nie będę dyskutował. Kochani, powiem tak, zapraszam do dalszego wysłuchania tego materiału. Myślę, że kolejnego już nie będę komentował, dlatego że wystarczy mi tutaj, co mówi porucznik Piotr Powałka. Wystarczy też to co mówi chorąży Aleksander Siergiej. Chciałem również z wami omówić dzisiaj jeszcze to, co mówił właśnie prezydent Białorusi Łukaszenka. Niemniej jednak stwierdziłem, że na dzień dzisiejszy odpuszczę te materiały i omówimy je jutro. O, zacięło już, tak kochani? No mam nadzieję, że będzie dalej funkcjonować, bo u mnie idzie, a on już wyłączyło mi internet, kochani. Także przykro mi bardzo, zostawię to tak, jak w tej chwili jest i wrzucę po prostu wam już troszeczkę to później. No nie moja wina, pogoda, burza się zrobiła, a poza tym my też, jak wiecie, jesteśmy troszeczkę niewygodni dla tychże osobników, prawda? No właśnie, więc tutaj też z pewnością jakieś działanie było i w tą stronę. Kochani, w związku z tym myślę, że nie będzie sensu, żeby dalej tutaj to omawiać.
chociaż rzeczywiście chciałem. Myślę, że będzie najlepiej, jeżeli zakończymy ten materiał. Tak jak mówię, u mnie idzie w tej chwili burza, ciężka burza. No cóż, chciałem jeszcze, żeby był troszeczkę dłuższy ten materiał. Niestety resztę omówimy dopiero najprawdopodobniej jutro. Tylko jeszcze włączę Wam do końca porucznika Piotra Powałkę. I myślę, że na dzień dzisiejszy będzie można zakończyć. Jacek Sasin, to jest ten z PiS-u, mistrzunio od wyborów kopertowych, nie? Wpuścili lewackie organizacje, żeby destabilizowały od wewnątrz sytuację na granicy. Tak, tak. Wiecie, PiS robi pod siebie. Ja tam Sasina nie lubię. Przepieprzył kilka dobrych baniek na te wybory kopertowe, nie? Ale tutaj... sami ale to sam PiS wpuścił to lewactwo. I tolerował to lewactwo. A teraz on śmie pisać, że wpuścili lewackie organizacje? To PiS wpuścił te lewackie organizacje. I nie reagował. PiS i PO jedno zło. I teraz Sasin śmie wypisywać takie rzeczy? Ale rozsądnie pisze, no to przeczytajmy. Wpuścili lewackie organizacje, żeby destabilizowały od wewnątrz sytuację na granicy. Powinien napisać wpuściliśmy. Razem z Tuskiem, razem z Kaczyńskim, razem z Morawieckim. Śmy, wpuściliśmy. Tak, wpuściliście lewackie organizacje. Te plują i naruszają nietykalność cielesną polskich żołnierzy. Teraz Kosiniak-Kamysz stanowczo uprzejmie prosi Bodnara, żeby ten możliwie priorytetowo coś z tym zrobił. Osoba odpowiedzialna za wpuszczenie tych organizacji powinna być natychmiast zdymisjonowana. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla Polski i jej bezpieczeństwa. No PiS się już zdymisjonował. Bo PiS też jest odpowiedzialny za wpuszczenie tych organizacji i za działalność tych organizacji proputinowskich. Prorosyjskie organizacje. Aktywiszcza prorosyjskie to są. PiS wpuścił, a Tusk pozwala razem z Kosiniakiem-Kamyszem na plucie na polskiego żołnierza. A teraz mówią, nie pozwolimy. To co zrobicie? Pokażcie. Bo co powinniście zrobić? Dobrze wiecie, co powinniście zrobić, tak jak na filmach amerykańskich. Ściągnąć media w błyskach fleszy, wyciągnąć za włosy tych gówniarzy z domu, jebnąć na glebę, skuć, a na górze jeszcze powinien helikopter latać. I to wszystko filmować. I nadawać, jak w Ameryce. Niech ludzie widzą, że to jest normalny kraj, a nie kraj z dykty i kartonu i z gier. Już do tego dochodzi chyba. A oni jak zwykle robią tylko działania pozorne. Popieprzą. Przesłuchaliśmy, Tomczyk, przesłuchaliśmy 17 osób. Sukces! No przesłuchali 17 żołnierzy, którzy brali udział w tym zajściu. Chłopie! Przecież te ręce opadają. Sukces! Przesłuchali 17 żołnierzy. Panie Tomczyk, tu ręce opadają, naprawdę. Pan się ośmieszasz. Przesłuchano 17 osób. Została zawiadomiona żandarmeria wojskowa. Byście się pochwalili, jakbyście napisali, że żołnierze skutecznie odparli atak prorosyjskich organizacji wspomagających nielegalną imigrację. Żołnierze nie ucierpieli, a aktywiszcza leczą rany w szpitalu. Nikt nie zginął. Są same sukcesy. Ja czekam na taki komunikat, że żołnierze reagują, a nie w tej chwili żołnierze mają związane ręce i jedyną opcją to jest stworzenie inicjatywy obrony pogranicza. Nie pamiętam dokładnie tej organizacji, ale pozdrawiam, wspieram. Że ludzie muszą brać sprawy w swoje ręce, bo żołnierze boją się użyć środków przymusu bezpośredniego wobec ludzi, którzy ich atakują. Cywile muszą patrolować puszczę. No cholera człowieka bierze. Czekać tylko, jak kiedyś rzeczywiście jakiś żołnierz naprawdę się wkurzy i zareaguje. Tylko czekać.
Co wtedy będzie? Domyślamy się wszyscy. Kajdanki, areszt, prokurator, zarzuty, zawieszenie w obowiązkach służbowych. Jaka jest reakcja? Gdzie jest ten żołnierz, który postrzelił? Co jest z żołnierzem, który postrzelił nielegalnego imigranta? Do tej pory nie wiadomo. Ma zarzuty. Co jest z żołnierzami, którzy zostali aresztowani, którzy byli zawieszeni? Do tej pory nie wiadomo. Nikt nie wystąpił, nie powiedział. To są wasze sukcesy? Że powiadomiliście żandarmerię i przesłuchaliście żołnierzy biorących udział w tym zajściu? Sukcesy. Ogłoście sukcesy. Powiedzcie, co z prokuratura jest w waszych rękach. Ministerstwo Sprawiedliwości jest w waszych rękach. A wy oskarżacie żołnierzy. Wiążecie im ręce. To jest upadek cywilizacyjny po prostu. Upadek cywilizacyjny, który postępuje. Bo wiecie, dlaczego oni to robią? Te aktywiści, wiecie, dlaczego oni to robią? Ja wam powiem. Bo mogą. Bo sobie zdają z tego sprawę, że mimo, że są słabsi pod względem fizycznym i pod względem intelektualnym, to wiedzą, że mogą. Że nikt im zarzutów nie postawi. A jak postawi, nawet zostaną skazani, to dostaną marginalne wyroki. Albo zrobią zrzutkę i się wykupią. Wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji. Wy możecie teraz gadać, ale oni nie poniosą żadnych konsekwencji. Czekam na konferencję prasową, gdzie wyjdzie minister, premier i powie, co spotkało tych dewiantów. Bo jakby to było w drugą stronę, to już byście wiedzieli, co zrobić. Jakby to było w drugą stronę, to byście wiedzieli. Tam nie byłoby zmiłuj się. Gdyby żołnierze zareagowali. To jest normalnie upadek cywilizacyjny. Ludzie słabsi, ludzie głupsi dyktują warunki nam, Polakom. To jest jakiś skandal. Zwróćcie uwagę, że pod takim względem kulturalnym i cywilizacyjnym lepiej jest na Białorusi i w Rosji. Ja nie mówię, że ja chciałbym tam mieszkać, ale pod takim względem normalnym, normalności i sprawiedliwości społecznej, pod względem kulturalnym, cywilizacyjnym, to w Rosji i w Białorusi jest lepiej. Wyobrażacie sobie, że tam ktoś by się odważył napluć na mundur żołnierza? Tam by nie było zarzutów prokuratorskich, tam by nie było mandatów, tam by prokuratora, sędziowie by się tym nie zajmowali. Tam by było pałą przez łeb i koniec. I koniec tematu. I nikt w media by się tym nie zajmowały, a u nas tak. O każdą pierdołę, jakiś debil się przyklei do asfaltu, to policja mandaty wpisuje, zarzuty, prokuratura stawia zarzuty, sędziowie się tym zajmują. A Rosja i Białoruś, tam jest cywilizacja. Wjazd, pałą przez łeb, do widzenia. Jeszcze niedawno w Polsce tak było. I co, źle było? Że banda oszołomów wiedziała, gdzie jest ich miejsce? Tam się nie zajmują pierdołami. Jeszcze niedawno Polska była cywilizowanym krajem, gdzie się pierdołami nie zajmowaliśmy. A teraz czym my musimy się zajmować? Że banda gówniarzy pluje na polski mundur? Czym my się zajmujemy? To jest jakiś skandal. I teraz służby powiadomione, policja, żandarmeria, prokuratura będą się zajmowali bandą gówniarzy. No to jest przecież kabaret jakiś. Tam powinno być krótko. Zaatakowali, żołnierze odparli, ci dostali w pałę, niech leczą rany. Nawet im zarzutów nie stawiać. Po co? Nie zajmować się tym. Drugi raz zaatakują, drugi raz dostaną w pałę. Ale drugi raz już by nie zaatakowali. Upadek cywilizacyjny, nie tylko w Polsce. To się dzieje w całej Europie, to postępuje. My tylko możemy czekać na ten burdel, który przyjdzie do nas z Europy. Dlatego mówię, pod względem kulturalnym, cywilizacyjnym i pod względem sprawiedliwości społecznej lepiej jest w Rosji i Białorusi. Tam nie ma. Tam małpy nie skaczą po samochodach.
Tam jak małpa skacze po samochodach, to policja nie przyjeżdża i nie spisuje go. Bo tam nie skacze, ale jakby skakało, to tam policja by nie przyjechała, nie spisała. Tam nikt w papierologię by się nie bawił. A u nas małpy skaczą po samochodach, to policja przyjedzie i spisze, tak, dane. Może jeżeli właściciel samochodu postanowi złożyć zawiadomienie, no to już mamy dane delikwenta, tak? A w Europie co się dzieje? Francja płonie, strefy no-go. Wyobrażacie sobie strefy no-go na Białorusi czy w Rosji? To jest upadek cywilizacyjny, to jest oświecona Europa, to są wartości europejskie. To są wartości europejskie, że strefa, do której policja boi się wjechać. I to jest następstwo tego, co się dzieje, że aktywiści, ludzie ograniczeni pod względem fizycznym i umysłowym dyktują warunki. No i niestety tutaj zgodzę się z porucznikiem Piotrem Powałką, bo tak to jest. Niestety, co można powiedzieć o Rosji i o Białorusi? Ale to, co powiedział Piotr Powałka w tym momencie, to trzeba powiedzieć jedno. Tam nie ma takich akcji, jak są tutaj. I to jest rzekomo ta wspaniała, demokratyczna Europa. Szkoda mi słów. Naprawdę, szkoda mi słów. Bo tam to przynajmniej szacunek jest do munduru. Kochani, niestety wyszło tak, jak wyszło. Przerwali nam nadawanie. Być może to się stało przez burzę, bo rozłączyło mnie. Myślę, że możemy już zakończyć mimo wszystko. Resztę omówimy jutro. Bądź też kiedy indziej, w zupełnie innym terminie. A tymczasem, kochani, jeszcze raz z całego serducha bardzo wam dziękuję za to, że jesteście tutaj przy nas. Za to, że nas wspieracie. Za to, że z nami współdziałacie. Za to też, że ci, którzy oczywiście mogą, to wspierają nas finansowo. Dla mnie te 3000 z małym haczykiem to jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Dla mnie to jest bardzo znacząca kwota. I z całego serducha bardzo wam dziękuję. I proszę was o dalsze takie wsparcie. O wsparcie przede wszystkim osobiste. Ale kto może, to też proszę was o wsparcie finansowe. Dziękuję wam, kochani. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Wszystko, co mam, traci swój smak, gdy przy mnie ciebie brak. Bezduszny zegar uspokaja mnie. Bezsenne noce ciągną się bez końca. W sercu wypatruję słońca. Szukam cię. Wciąż przyklejony jestem do twych zdjęć. Czy nadejdzie jeszcze dzień, gdy w progu staniesz i obudzisz mnie? Przytul moje serce. Za długo byłem sam. Chcę poczuć twoje ręce. Niech zamyśli dla nas milion gwiazd. Przytul moje serce. Kochaj jak za dawnych lat. Wszystko co mam traci swój smak, gdy przy mnie ciebie brak.
już za długo byłem sam. Chcę poczuć twoje ręce. Niech zabłyśnie dla nas milion gwiazd. Przytul moje serce. Kochaj jak za dawnych lat.